witam Państwa na kolejnym filmie. Dzisiaj będziemy mieli trochę doświadczeń, ponieważ jestem na Podkarpaciu wśród znajomych i tutaj jeden z moich znajomych miał taką sytuację, którą znacie z poprzednich filmów, gdzie mu Wiola zdjęła tak zwanego gada. Zdjęła mu gada, tak zwaną podczepkę. No i teraz musimy, zgodnie z tymi wszystkimi doświadczeniami, opowiedzieć Państwu, co było dalej po tej sytuacji. No już wszystko było opowiedziane wtedy, jak miał gada, chwilę jak po tym, jak został on zdjęty, to też mniej więcej wiemy z poprzednich filmów, ale dzisiaj się dowiemy też, co było dalej. No słuchajcie, no bo najciekawsze jest przed nami, a więc zgodnie z tym, właśnie najciekawsze jest to, co teraz się dzieje, ale to już trochę jakiś czas minął od tego czasu, kiedy miał zdjętego gada. I dlatego poprosimy Cię teraz, Robercie, o to, żebyś nam powiedział, co było po tym i później trochę dalej, jak no, Wiola zdjęła Ci gada. No, dzień dobry. Ja to w ogóle nie wiem, od czego zacząć, tak w ogóle mam. Bo to głośniej. Głośniej. No to w ogóle nie wiem, od czego mam zacząć. Spokojnie. Może od tego zacznę, że jak się nawet ma tego gada, przypiętego jak ktoś ma, to po prostu można czuć niebocentryzm i można mieć takie wewnętrzne przekonanie, że to jest to. Ja takie miałem. Od samego początku w ogóle, jak zobaczyłem pierwszy raz w ogóle, o co chodzi, to wiedziałem, że to jest to. No jest coś takiego jak pamięć duszy. Dusza pamięta pewne rzeczy. I w moim przypadku tak właśnie było. Mimo, że on był przypięty, ale zachowania były różne, bo to człowiek pewnych zachowań nie rozumiał, dlaczego ma na przykład jakieś wybuchy, takie emocji, różnego rodzaju takie stany emocjonalne, gorsze, lepsze. No różnie się to przejawiało, w bardzo różny sposób, prawda? I człowiek no nie wiedział, dlaczego tak jest. Okazało się właśnie, że był ten gad, nie? I po prostu po ściągnięciu go sytuacja na tyle się zmieniła, że po prostu pewne rzeczy minęły, jak ręką odjął. Czyli na przykład przestało człowieka ciągnąć do pewnych rzeczy, które na przykład zaprzątały głowę. No może tutaj nie będę mówił szczegółów, bo to po prostu nie ma sensu, ale one minęły na przykład. Minęły takie problemy depresyjne. Człowiek zaczął żyć teraz, inaczej. Inaczej. Taką inaczej. Teraz, tak, taką teraźniejszością. No, tym, co jest dzisiaj. Co jest po prostu teraz. Te pewne zmartwienia minęły. Nie było też takich podszeptów, bo z gadem to jest tak, jak się ma tego gada przypiętego, to dość często jest tak, że są takie dziwne podszepty, nawet kogoś można lubić, ale tak jakby ktoś mówił, że a ta osoba jest taka, owaka, no to się tak nie słyszy głosów, ale to tak samoistnie wlatuje jakby w myśli. Podsumowanie myśli. Tak, i człowiek na przykład kogoś lubi, ale ma takie myśli, dziwne myśli, nie wiadomo skąd one przychodzą, skąd się biorą. I na przykład to minęło, tego nie ma. No w tej chwili tego nie ma. No to jest takie właśnie ciekawe wytłumaczenie właśnie tej odczepki, że on został odczepiony. No i po prostu inaczej się czuje teraz w ogóle niebocentryzm. W tym sensie, że czuje się bardzo silną energię. Całkiem inaczej to po prostu wygląda niż sama wiedza na przykład, że się tą wiedzę ma. Tylko po prostu teraz z tej wiedzy można korzystać w większej pełni, nie? A teraz powiedz mi tak, ja cię tutaj przeproszę na moment. Powiedz mi tak, jak tutaj odczuwasz teraz relację między tobą a Bogiem niebocentrycznym? Właśnie, czy tutaj coś się nie zmieniło?
To znaczy, ja zawsze szukałem Boga, nie? No, tak. To trzeba od tego zacząć, bo przecież no, nie będę tutaj opowiadał dokładnie w szczegółach całej historii, ale po prostu zawsze szukałem, nie? Tylko zawsze w tych moich poszukiwaniach to coś mi nie pasowało, nie? Zawsze było jakieś tam ale, o po prostu, zawsze było jakieś ale. Natomiast teraz, bo w ogóle niebocentryzm to jest chyba najprostsza rzecz, jaka może być. A rzeczy najprostsze są prawdziwe, nie pogmatwane, nie? No i odczucia są bardzo silne. No. Ja na przykład nigdy nie miałem takiej więzi z Bogiem jak na dzień dzisiejszy. Ta więź jest, powiedziałbym, że silna, no, że bardzo silna. I odczucia też są bardzo mocne, bo już nieraz się przekonałem, że po prostu Stwórca działa. I tutaj nie chodzi tylko tam o jakieś kwestie egzystencji w tej chwili, ale o różnego rodzaju sytuacje takie, no, po prostu życiowe. Sprawa na przykład była taka możliwość na przykład nawet na poziomie dusz normalnie rozmawiać z duszą. O. Tak. Ale to jest... czyją duszą? No właśnie, z czyją duszą rozmawiałeś? No przecież nie sam ze sobą rozmawiałeś. Znaczy mam konkretnie powiedzieć? Obojętnie. Obojętnie, znajoma, nieznajoma. Tak, no powiedzmy znajoma, no niech to tak zostanie po prostu. Tak. Nie będziemy tutaj może aż tak w szczegóły wnikać, ale żeby ktoś po prostu tego nie odebrał jako, nie wiem. No jakoś niewłaściwie. Niewłaściwie, po prostu była to osoba znajoma. Rozmowa była krótka, ale to było niesamowite, bo ja czegoś takiego po prostu nie doświadczyłem nigdy. I to mogę powiedzieć, że to nie jest tak, że przynajmniej w moim przypadku, że to jest, dzieje się to kiedy ja chcę. O, może nie powiem tak, nie? Że to nie jest tak, że o, ja dzisiaj chcę sobie tam z kimś porozmawiać. Nie, to po prostu jakoś przynajmniej na razie przychodzi samoistnie i to tak się po prostu stało. Przyszło samoistnie. Rozmowa była krótka, ale dostałem odpowiedź na pytania, które chciałem mieć potwierdzenie w tych rzeczach i po prostu na te pytania dostałem konkretne odpowiedzi. To było takie, no, bardzo fajne, bardzo przyjemne. Czyli można powiedzieć, że twoje postrzeganie pozasensowe się pogłębiło. To znaczy się, czy ty je miałeś wcześniej, czy nie miałeś? Nie, ja nic takiego, no, nie miałem wcześniej nic takiego. I nagle po zdjęciu tej podczepki, którą ja ci zdjęłam, pojawiło się. Pojawiło się i mogę tylko powiedzieć, jeszcze dodać tyle, że to nie był sen, bo to nie był żaden sen, forma snu. To wtedy, było, kiedy rozmawiałeś z tą drugą duszą. Ja byłem wtedy w pełni świadomy tego wszystkiego, bo nie spałem. Także to się po prostu wydarzyło. Też tutaj, no, bardzo duża energetyka w tym momencie zadziałała, że chyba dlatego to się mogło po prostu pojawić, nie? Dlatego mówię, te przepływy energii nie zawsze są takie duże, żeby po prostu można było w ten sposób sobie tam porozmawiać. One są, zdarzają się, nie wiem od czego to zależy jeszcze na dzień dzisiejszy. Dlaczego jest raz tak, jest raz, że się ta energia naprawdę tak pojawia, że ją bardzo mocno czuć i właśnie są możliwe takie rzeczy. A po prostu są takie sytuacje, że no nic takiego się po prostu nie wydarza. Nie wiem od czego to zależy tak dokładnie, ale się to, takie sytuacje się powtarzają. No jest coś takiego. Też taka druga sytuacja, to też to było bardzo świadome i to też nie był sen. Też mnie przeniosło w pewne miejsce. I też bardzo świadomie. I tam się też dowiedziałem ciekawych rzeczy dotyczących no po prostu to jest związane z inkarnacją i z poprzednim bytem, bo właśnie. Bo tak to po prostu wygląda. Rozumiem, bo tu mówisz o tym, że znalazłeś swoją tożsamość sprzed 100 lat z hakiem. Tak, o, i to jest, tak. No, i to jest. Znalazłeś i po prostu, bo wcześniej nie miał, nie mogłem, nie, powiedzmy. I to jest też. To jest.
jest takie, no ja to czuję, że to jest na 100% i tak po prostu jest. I znalazłeś dowody internetowe. Tak, są dowody na to i na pewno to nie ma nic wspólnego, żeby sobie ktoś tam nie myślał, że to ma coś wspólnego z jakimiś tam demonami czy czymś, bo to w ogóle w to, nie, to w tym momencie nie wchodzi w grę, bo tutaj prośby były kierowane wprost do ojca, do stwórcy. Niebocentryczne. Tak. I jeżeli po prostu tam były prośby kierowane i były kierowane do stwórcy, więc jeżeli takie tematy przyszły, to tylko mogły przyjść od stwórcy, nie od kogo innego więcej. Także. A powiedz, co poczułeś, kiedy trafiłeś, ponieważ szukałeś oczywiście, gdzieś tam miałeś jakieś wytyczne i co poczułeś, kiedy napotkałeś na tą osobę, którą byłeś 100 lat temu? Jakie to było wrażenie? No to było taki przypływ ciepła, serce zaczęło mocniej walić. Wiedziałeś od razu, prawda? Tak, tak. I to tak, po prostu wiedziałem, że to tak jest. I co ciekawe, na przykład ja nigdy tej osoby nigdy jej nie widziałem wcześniej na żadnym zdjęciu. Nigdzie nie widziałem jej tak w realu. I ona mi się nagle właśnie pojawiła tam na poziomie dusz, przed duszami. Jej zdjęcie dokładnie i po prostu ja to znalazłem, no i potem... I doszedłeś prawdy. Tak, i doszedłem tak. Prawdy, tak, tak. Ja tej osoby nigdy nie widziałem. No ale po sznureczku do kłębka, także... No i czy były jakieś elementy tego życia, które po prostu zauważyłeś jako zbyt takie dziwne, ale one się pokrywały z twoją... tożsamością sprzed ponad 100 lat. No dużo takich cech charakterystycznych u tej osoby i u mnie. Cech takich, które na przykład ona tam z życiorysu wynikały, na przykład nie mogła robić, bo tam wynikały na przykład ze względów zdrowotnych, a ja na przykład to na dzień dzisiejszy po prostu bardzo lubię robić, czyli niejako po prostu bym to nadrabiał za nią. No i dużo takich cech wspólnych. Na pewno bardzo duże podobieństwo, jeżeli chodzi o wygląd. No, to bardzo duże podobieństwo. No to się po prostu czuje, bo dusza czuje, prawda? Ja jeszcze tutaj dodam, że czasem jest tak, że kiedy odnajdziemy to poprzednie wcielenie, to czasem podobieństwo fizyczne nie jest tak rzucające się w oczy, powiedzmy, a jak na przykład mimika twarzy, czy spojrzenie, takie rzeczy. Chociaż tutaj w tym przypadku podobieństwo też jest duże. Też jest duże, no. A reszta, no to po prostu raczej takie już takie przeczucie wewnętrzne, bo to się czuje, jak już się trafi w to czuć. To jest takie poruszenie duszy, prawda? Jakby dusza wiedziała, że wreszcie to tak jak było na przykład z niebocentryzmem, jak ja oglądałem pierwszy filmik, nawet nie musiałem go całego oglądać, 5 minut, ja wiedziałem po prostu, że to jest to. Nikt mnie nie musiał do tego przekonywać, po prostu ja wiedziałem, że to jest to. I tak samo było tutaj w tym przypadku, po prostu ja jak zobaczyłem tą osobę, to ja już nie musiałem dalej szukać, bo ja wiedziałem, że to jest to. No, że to jest ta osoba sprzed stale. Że to jest ta osoba, no i tyle. No tak to działa, na takiej zasadzie to działa, nie? Także, żeby sobie tam ktoś nie myślał, że to są jakieś zwidy, czy po prostu ze mną coś jest nie tak, bo jestem normalną osobą i nie leczę się w żaden sposób jakiś tam, no jak to złą, to złą. Także jest wszystko ze mną ok, jestem najnormalniejszą osobą. Tak. Tu jest klasyczny przykład przywrócenia ustawień fabrycznych. Tak, to są po prostu ustawienia fabryczne, zostały przywrócone i tak to wygląda. Nie? No, tak działa po prostu ojciec, tak działa stwórca. No i tyle. Nie? A teraz ja mam tutaj pytanie do Wioli. Jeszcze dojdziemy tutaj do wszystkiego, bo to jeszcze mamy jedno doświadczenie, ale tutaj mam pytanie do Wioli. Ponieważ
w czasie jednego z poprzednich filmów powiedziałaś taką rzecz, że no chciałabyś tam komuś pomóc, no ale niektórzy się wręcz domagają jakiejś pomocy, albo domagają się pomocy dla członków rodzin, nie? A więc po prostu chciałbym, żebyś wytłumaczyła, gdzie leży problem w tym tak zwanym pomaganiu. No bo jak mieliśmy tutaj przykład zdjęcia gada z jednej osoby, no to przyszły maile, no co tam po prostu popatrzeć u jakichś innych członków osób, które no ktoś widzi, że ktoś ma gada. O, w ten sposób, na plecach. No i teraz? No i teraz. To znaczy te osoby się nie domagają, tylko jakby proszą o pomoc. Ja bym bardzo chciała pomóc takim osobom, ale już z własnego doświadczenia jakby wiem, że nie ma to sensu i nie jest to możliwe. Bo napisała do nas pani, która ma dwoje dorosłych dzieci, które są w związkach z hybrydami. I te hybrydy nie dość, że zniszczyły życie swoim partnerom, czyli ludzkim partnerom, to jeszcze zniszczyły życie ich matce. Ta pani prosiła nas o pomoc, o radę. Tak naprawdę to już chcieliśmy wcześniej nagrać ten film, żeby jej odpowiedzieć filmowo. No ale jakoś tak były inne sprawy też ważne. Natomiast teraz mogę powiedzieć z całą świadomością, że jedyna droga do tego, żeby pomóc takim osobom, to jest uświadomienie ich. Ja wiem, że to jest bardzo trudne i czasem niemożliwe, bo po prostu te osoby nie chcą przyjąć prawdy, ale innej drogi nie ma. Z własnych doświadczeń, z doświadczeń takich, które miałam, kiedy ściągałam podczepki osobom nieświadomym. Którym całkowicie ich to tak, no, oni byli nieświadomi, czyli nie interesowało. Ja im na siłę pomagałam. Tak, tak. Ja im na siłę pomagałam, robiłam im przysługę, a oni byli nawet nieświadomi tego. No i mieliśmy tu przykład w kilka filmów wcześniej, że jedna osoba poszła sobie do kościoła, na spowiedź i chodzi na te różańce bez granic, czy tam teraz był miesiąc październik i chodziła sobie na jakieś tam różańce. No i prawdopodobnie już w tej chwili ma z powrotem podczepkę, bo... A to teraz powiedz tak... Bo jest nieciekawie z nią, ale też i mam przykład innych osób, że właśnie, słuchajcie, kiedy opuści... Jeden lokator nieproszony opuści pomieszczenie i w momencie, gdy ta osoba jakby nie pielęgnuje tego pomieszczenia, no to nieproszonych gości przyjdzie więcej. I czasem stan się pogorszy. Tak. Będzie jeszcze gorszy niż za pierwszym razem. Tak. Dlatego nie widzę sensu, bo mówiąc szczerze, to można jeszcze komuś zrobić gorszą krzywdę, bo na miejsce tamtej podczepki może się pojawić na przykład sam demon albo kilku demonów. A tu jest jeszcze kwestia, że niektórzy, którzy nie są, szczególnie ci, którzy nie są w niebocentryzmie, oni tak naprawdę to kochają, niektórzy oczywiście, pielęsić demony. I oni sobie, im tam czegoś brakuje, oni sobie sami zapraszają takie podczepki na plecy. Jakby się sami proszą. No tak, to jest bardzo ważna myśl, to chcieliśmy Państwu powiedzieć, ale mamy jeszcze inne doświadczenia. Ponieważ tutaj jest, jak tutaj siedzi obok mnie właśnie dwie osoby, które bardzo dobrze znają temat całości niebocentryzmu, tych wszystkich filmów, rad, porad i tak dalej, jak co zrobić samemu sobie. I tutaj ja mam pytanie jedno. Jak zmieniło się właśnie Twoje postrzeganie pozazmysłowe? Czy miałaś, czy nie miałaś postrzegania wcześniej? I co się zmieniło? Od jakiego momentu się zmieniło, że Ty te postrzeganie otrzymałaś? No i opowiedz, jak to tak wyglądało? Jak to wygląda do dzisiaj, nie? No to dzień dobry Państwu przede wszystkim. No, chcę powiedzieć, że po prostu zawsze uważałam siebie za człowieka wierzącego. Tylko człowiek musiał zawsze poszukiwać jakby tego Ojca, Boga, jak tam zwią. I można powiedzieć, że bardzo dobrze też wertowałam Biblię, bo dla mnie Biblia była bardzo ważnym takim wskaźnikiem, gdzie po prostu można było dowiedzieć się wiele na temat
Boga, prawda? Więc to tak można powiedzieć, troszkę ułatwiło jakby poznawanie tego, który właśnie jest teraz, to wiem, że w niebocentryzmie ojcem nas wszystkich. No ale to tak już pomijając Biblię właśnie, kiedy człowiek jeszcze dowiedział się dodatkowo, czym właściwie jest Biblia, prawda? Jak można powiedzieć, że ją można wyrzucić w zasadzie już teraz do tego wszystkiego, ale jakieś tam elementy zawsze są prawdziwe, które można wykorzystać dla własnego po prostu, dla własnej świadomości, prawda? A tym bardziej, jeżeli człowiek już jest w niebocentryzmie, no to dowiedział się wiele na temat ojca, który mieszka w tej kuli. No i właśnie tak się też zaczęło, znajomość z Mariuszem, od tego właśnie później z jego partnerką Wiolą się zaczęła taka znajomość i tu między innymi takie szersze, można powiedzieć, wiadomości człowiek dostał do swojego umysłu, prawda, jestestwa, gdzie zaczęłam stosować to, co zostało mi przekazane i właśnie sama na sobie takie odczułam właściwości energetyczne, można powiedzieć, bo to się czuje po prostu i po prostu chodzę, można powiedzieć, jakby naładowana cały czas, nie brakuje mi tego, wręcz przeciwnie, bardzo dobrze z tym się czuję, bo to jest energia boska, a tym bardziej, że nawet była taka możliwość, żeby przekazywać tą energię, więc tutaj, kiedy Wiola miała problem, była wyczerpana, miała, no już nie będę tam w szczegóły wchodzić, po prostu jej przesłałam tą energię i sama później odpowiedziała, że chodzi bardzo dobrze, naładowana, że została podniesiona. No i czyli tutaj ja tak zrobię taką krótką przerwę, podsumowanie. Jesteś kolejną osobą, która może operować energią z pałacu. Tak jest, na to wygląda. Na to wygląda, że jesteś kolejną osobą, która może operować energią z pałacu. O, to jest bardzo ważny wniosek. Więc... A ja dodam, że my sobie w ogóle wspólnie pomagamy, no bo Robert też potrafi operować tą energią z pałacu. I słuchajcie, kiedy któryś z nas ma jakiegoś dołka, czy fizycznie jakiś tam ubytek tej energii, no to sobie pomagamy nawzajem i też zachęcam Państwa do tego, żeby się wspomagać tą energią, bo to jest naprawdę wspaniała rzecz. W międzyczasie poznaliśmy jeszcze inne osoby, które no, są widzące w ten sposób i mogą wiele zobaczyć. Robercie, ty chyba się gdzieś też przenosiłeś, nie? Do góry. Do góry. Ja to w ogóle, za czym ty pojechałeś do Wioli. Tak. I w ogóle zacząłeś, może nie zacznę najpierw od góry, tylko od dołu. I tam po prostu pojechałeś i przed nakręceniem pierwszego filmu, jaki tam nakręciłeś. Tak. To ja w ogóle wylądowałem tam w mieszkaniu u was, no i ja to mieszkanie widziałem, ciebie w ogóle wszystko tak jak wygląda i ja jak w tym filmie zobaczyłem, to ja popatrzyłem i no po prostu ja tam byłem. Ja już wiedziałem, w którym mieszkaniu ja po prostu, które mieszkanie widziałem, no, no takie kwestie tutaj przyziemne. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie związane z pałacem, to na przykład różnie ten pałac po prostu niebocentrycy widzą. Mi się jakoś po prostu to akuratnie pojawia za pomocą symboliki, różnych tam symboli. Ja na przykład pałac widziałem, to był w kształcie liter pi. No, pewno każdy wie, jak litera pi wygląda. Ma te dwie nóżki i ten taki ogonek na górze. Co ciekawe, no to jest w przybliżeniu 3, nie? 3 z kawałkiem, nie? Czyli to tak jak podają, że od ziemi do pałacu jeszcze 1000 kilometrów. Plus minus. Plus minus. No tak jak i liczba pi, nie? 3, 14, plus no, minus i tak dalej, nie? No i ja to tak po prostu w kształcie litery pi widziałem. Co ciekawe, nóżki tej litery pi, to one tak zmniejszały się, tak? Takie miała no, drgania, tak jak po prostu
można to, te drgania przedstawić na przykład, jak jest korektor graficzny i te nóżki tak drgają, to te nóżki tak drgały, zmniejszały się, prawda? Czyli no, to może tylko świadczyć o tym, że prawdopodobnie no, ten pałac się przybliża, nie? Coś się dzieje. Ja to po prostu dzieje? Tak widziałem za pomocą literki pi i to po prostu jak się obudziłem, to ta po prostu pierwsza rzecz to jest pi. O, i to w głowie mi się działo i po prostu ja to tak widziałem, nie? No ciekawe po prostu spostrzeżenie, ale albo ciekawe przedstawienie tego tematu, tak. Nie? No bo ludzie tam, osoby, które po prostu widzą to, w kształcie na przykład jakiejś kuli jasnej, czy różnych pięknych kolorów, nie? On się w takich kolorach może jawić, ten pałac. W ogóle w grafikach niebocentrycznych to on jest, wiadomo, jak pokazywany, jakby dwie piramidy złączone, nie? No ja akurat nie widziałem to w ten sposób, no. Także, no tak to wygląda. Tak widziałeś, no dobrze. No to w takim układzie, co można jeszcze powiedzieć na zakończenie? Są to kolejne doświadczenia. Ja ze swojej strony też chcę podziękować za wszystkie maile, komentarze. Oczywiście to jest kolejny film, gdzie no, Państwo możecie się wypowiadać. I się będziecie na pewno wypowiadać, także dziękuję. Ale w tym momencie już chyba zakończymy. No chyba tak. Dobra, to dziękujemy. Do następnego razu.